Nasz serwis weryfikuje chińskich kontrahentów, czyli jeżeli macie już kontrahenta, z którym chcecie robić biznes w Chinach, którego poznaliście na targach bądź znaleźliście na portalach typu madeinchina.com czy alibaba.com, my bierzemy te informacje, które macie o tym kontrahencie i weryfikujemy go, czy jest wiarygodny. Nie jest to weryfikacja z żadnych databasów, są to informacje najświeższe z chińskich sądów. Weryfikujemy, czy ta firma istnieje, kiedy powstała, czy ma licencje eksportowe, certyfikaty ISO, kto jest udziałowcem, kto ma prawnie możliwość reprezentacji tej firmy. Także jest to odpowiednik polskiego KRS-u, można powiedzieć. I zalecamy, żeby zawsze przed zamówieniem, wysłaniem tych pieniędzy na miejsce zrobić tą weryfikację. To po prostu ułatwia i można uniknąć wielu, wielu nieszczęśliwych nieporozumień, których było w przyszłości już wiele. Jest tak, że trzeba oczywiście, jest bariera językowa, także my tutaj rozwiązujemy ten problem, bo nasi pracownicy mówią bardzo dobrze po chińsku. Mamy też na miejscu biura w Chinach, także jesteśmy tam zarejestrowani. Nie jest tak, że jest to jakiś wyciąg przypadkowy, tylko jest to łatwe do sprawdzenia. My szczycimy się tym, że można zrobić to u nas przez weba, czyli chińskireport.pl, można wejść czy z apki, czy z iPhone'a i czy z weba. Mamy integrację z płatności.pl. 72 godziny to jest również nasz bardzo duży atut, że w 72 godziny już weryfikujemy tego kontrahenta. Sytuacja wygląda tak, że wchodzimy na chińskireport.pl, klikamy button zamów raport, wypełniamy dane naszego kontrahenta, klikamy zapłać. Płacimy z dowolnego banku czy przez kartę kredytową, to trafia do nas, wysyłamy to do Chin w 72 godziny, otrzymujecie w PDF-ie pełen raport handlowy, można do nas również zadzwonić, zobaczyć przykładowy raport w PDF-ie na stronie, jak to wygląda, także nie kupujemy kota w worku. Jeżeli chodzi o cenę, też jesteśmy transparentni, cena jednego raportu handlowego to jest 599 zł plus podatek VAT.